Cześć, cześć, z tej strony Mateusz, a to jest kolejny odcinek z gry Farmer's Life. Kolejny dzień i kolejne przygody na farmie u Kazimierza. Krowy wypuszczone, mleko wydojone, idziemy robić masło. Jest marzec, pierwszy dzień wiosny, godzina 11.17, czas został zatrzymany. Dzisiaj mamy trochę więcej do roboty, ja chciałem zrobić jeszcze tą misję, tu Mariusz wskażą drogę. Mam nadzieję, że to wyjdzie w miarę. No i trzeba wziąć się za pole i zorać je. No właśnie. Więc bierzmy się do roboty. Cyk, zwierzątka nakarmione. Dobra, to robimy to masło. Przygotuj coś na zimno, masło. No i tyle. Proszę, serwetkę mamy na sprzedaż. To jest butelka wódki, butelki Bimbru. Właśnie do tej misji. I idziemy do PGR-u od razu. Czy on coś chlał? Fan wątroby 99%. To czyli dobrze. Jak 100% wątroby. Dobra, mleko. Tutaj. Do Maryśki. Pohandlujmy. Mleko, masło. Za 900. Cyk, a my od niej oczywiście kupimy. Aha, już nic nie kupimy. Ja już zrobiłem zakupy. Czyli tytoń i inne sprawy. No i dobra. Tu jedną rzecz mamy załatwioną. To od razu lecimy. A nie, no po kolei. Tutaj do Helenki. Poza ciery. No jest kotek. Chce mu się pić? Nie, nie chce mu się pić. Te zaciery też kupiłem, to już mam, jestem przygotowany tutaj. Kurczę, sorki, nie spojrzałem wcześniej. A butelki chociaż? Kurczę, butelki też kupiłem. To do Zosi. Jakiś rozbłysk biały był po lewo. A nie chce się bić jak zwykle. No kurde. No i dobrze. Tego nie kupi niestety. To nie. Idziemy do księdza Mateusza. Chyba tędy tu się wchodziło. Co on, ja mam tak przyspieszonego go. No nie, no półtora, tak jak zawsze. No i dobra. I cyk. Plup w ten głupi dziób. No i tam wtedy to się świeciło, nie? Co jest? Nie działa teraz? Przy jednym porządnym grobowcu. A, dobra. Tym muszę, przez zetką. A, teraz pytanie, jak tam skoczę. A, tutaj drabinka przygotowana. Dobra, zejdź. Kluczy teraz, żeby stąd nie spaść. Też mogę z tej strony drabinę postawić. Jest księżurek na dole. Co to? O, zadanie wykonane. Ale dobra. Trzeba dalej chyba pić, tak? Tu nam się nic nie pokazuje. Dobra. Lub. O, tam jest. Jest stąd widok. Ciśnij J, by otworzyć dziennik. Kiedyś będzie tam miasteczko. W krzyżu ukryto kolejną wiadomość. Rozumiem, że wiesz już co robić. Mam nadzieję, że i ten symbol wiary przetrwał.
Nie mógł mieć na myśl tego krzyża? Może coś w naszym pięknym centrum? Muszę namierzyć kolejną wskazówkę. Nie mógł mieć na myśli tego krzyża? Może coś w naszym pięknym centrum? O! Tu coś widzi. Boż kurde. I... Jest tam coś. Dawaj, dawaj, dawaj. Mechanik nie teraz. Zadanie wykonane. Co już? Koniec? Wszystko? Pod prąd. Kaplicę znalazłem. Modlę się, aby nigdy nie wydarzyła się powódź, która zdołałaby porwać ten głaz nad strumienia. To głupie, niepotrzebna powódź. Wystarczą ludzie, którym potrzebny jest głaz. Muszę namierzyć kolejną wskazówkę. Jakiś głaz nad strumieniem. Coś tam widać? Kurczę, wódki tu zabraknie. No skurde, co teraz już nic nie widzi? Głaz nad strumienia. Mówię, że w dobrą stronę poszedłem. Jakiś głaz, kurde. Ale głazu nie widzę nad strumieniem tu żadnym, na razie. Czekaj, bo strumyk sobie płynie tutaj. Kurczę, no ale wcześniej się pokazywało, nie? Że on coś widzi. Jak staliśmy w tym miejscu. Kurczę, jeszcze dwie butelki. O! Gdzie? O, tu jest, dobra. Czyli pod tym głazem. Pod prąd. Zadanie wykonane. Dobra, dalej. Nadal powinna tam stać, chyba że wbudowali coś, co ją zasłoniło. Wtedy będziesz musiał skupić się kilka razy, napić też. Muszę namierzyć kolejną wskazówkę. Kurde, rzeczywiście głaz nadal jest na miejscu, a w szyjnie znalazłem wiadomość. Kto tam powinien stać? Dobra, ostatnia butelka wódki. Myślę, że tutaj chodzi coś. Skoro coś na nią, na niej tu postawili. No ma tu skrzynka jest, ale on szczeźwieje, kurde. Dawać butele. Dawać mi butki. Jeszcze tylko dwie butelki. Jeszcze raz. Jakaś samotna. Głaz nadal jest na miejscu, a w szyjnie wiadomość. To już trudniejsze.
ale co powinno stać w tym miejscu? Kurczę, muszę pomyśleć. Ale tutaj... Bo kapliczka też gdzieś tu jest jakaś. Jak szliśmy do domu. Ale kurczę, trzeba aż tak to daleko wysłać popa z misją. Chyba coś tu jest nie tak. Tu była właśnie jest kapliczka. Ponapijmy się jeszcze raz, bo tak nam alkoholu brakuje. Tu u nas nic na działeczce raczej nie. Ja on trzeźwieje, kurczę, za szybko. Czas jest na zero, a... Nieprawdopodobne. Finki wychodzić. Kurczę, myślę cały czas jak to ogarnąć. Ktoś ci umarli, nie chcę wskazać drogi za bardzo, ale mi się wydaje, że tu za daleko poszedłem. Idźmy tutaj jeszcze w gorzałe. Pięć buteleczek powinno starczyć. Nie, no tutaj... No, nie dziwię się, że cię bolą flaki. Ale o co tu chodzi? Jeśli ktoś wie, w komentarzu bardzo bym prosił o pomoc. Nadal powinna tam stać. Bo to na razie z tego, co tutaj zrobiliśmy, to wszystko opiera się na terenie targu w Zalesiu. Tam nic innego nie ma. Jest bunkier. O, tu bociek. Nic innego tutaj nie jest zbudowane, co by mogło przysłonić coś. Pole minowe co najwyżej tu jest. I bunkier. Więc pogłówkuję później. No mamy część misji zrobione, tutaj się nic ten nie wykasuje przecież. Albo ktoś podpowie. Idziemy na farmę. Dobra, co my tu potrzebujemy? To my potrzebujemy. To jest podpięte? Nie. Wracaj. Dobra, siądź. Idziemy orać pole. Dobra. Udało się. Mam nadzieję, że ten tak to będzie przeszkadzał tam. I cyk. Zaczynamy. Z tego miejsca. Dobra, lemiesz w dół. No i idzie powoli. Tu z tą okresową orką mogliby sobie dać spokój. Jest to upierdliwe.
No ale jak trzeba robić, to trzeba robić w polu. W końcu jest to farma. Tyle, ile się uda zrobić. I tym pługiem, to zrobimy pługiem. Potem trzeba będzie pewnie poprawić motyką. To jeszcze pada. Jest, jedzie jak narąbany. Chłopie. No tak jest lepiej niż motyką robić cały czas. Nie ulega żadnej wątpliwości. Głupie się zrobiło tu. Dobra. Jak najszybciej się da. O, na tym biegunie. Na dwójeczce. Robi się, robi się. No trochę tych nasion mamy do posadzenia w tym roku. Zobaczymy, jak to wyjdzie potem w praniu. Zboża nie będę sadził. Nie mam kombajnu, nie mam nic, nie będę latał z kosą. Nie ma sensu. Jak puszczę powoli czas, ja po prostu muszę w tym dniu jeszcze zdążyć zasadzić, że się zdąży pogoda zmienić. No, wiecie, się piłeś za dużo. Aha, tutaj najadę jednym kołem. Strasznie nierówności tutaj. Paliwka mamy. Tam nas żonka co jakiś czas nam, czy codziennie nam dostarcza paliwa. Tutaj nie ma problemu z tym. To nie chcę się ta pogoda zmienić. No to słabo widzę, kurczę, co też pada. Gdzie to jest zrobione, gdzie nie. Mam nadzieję, że tutaj co mokre, to już jest zrobione. A gdzie niby suche, to do poprawki. Ja się cieszę, że nie mam większego pola. Była masakra jakaś. No, z kolei tutaj jest, dobra. Słabo widać, bo słabo, ale jest. I trzeba w końcu dobudować te nasze kurniki tutaj naprzeciwko. I nakupować kur. Kurczę, tyle rzeczy do zrobienia jeszcze. A i nawieść teraz trzeba pola. Dobra. I tak to to. Czyli w przyszłym odcinku będziemy sadzić. Sadzenie pójdzie szybko. Ja może jakoś ogarnę temat tej misji. Będziemy szukać dalej tych wskazówek kolejnych.
kurde, 12 godzinę. Ciągle leje. Tu tam trawa wyrosła. Albo zielsko jakieś. A jeszcze mam jeden pomysł. Przespać się z godzinkę. Może pogoda się zmieni. Ale tym oto sposobem już prawie mamy całe pole dorane, nie licząc tutaj tych niedoróbek. O, i całe słońce to masz. Znaczy ja zawsze zapominam, że w tą stronę to trzeba bardziej najechać tutaj. I bum, w drugą stronę. No to dobra, to można czas zatrzymać. Tu elegancko idzie w tą stronę, to mi się podoba. No zaraz ten ciągnik trzeba będzie przestawić. To idzie. Tu żadnych cięć nie będzie. Męczcie się ze mną. A jak nie, to przewincie. Teraz mi się przypomniało, że mamy pole po drugiej stronie domku. Nie jest tak. Dobra, odstawiam tego. Jedź sobie tu na pole. Do sąsiada. I wsiadamy. Ohoho, czekaj. Nie, dobrze jest, dobra. No, pojedziemy tutaj sobie w tą stronę. Te niedoróbki trzeba poprawić troszkę. No już potem wezmę motykę i te pojedyncze rzeczy to motyką. Te mianki pojedyncze. Czy my mamy maszynę do nawożenia? No chyba nie. Nie wiem, czy z wiadrem latać po tym małym poletku, czy nie. Tu nie widzę ziemianki, dopiero o. Tutaj. Aż tak tragedii chyba nie ma z tymi niedróbkami tu. No i tak trzeba się najeździć w tą i we w tą.
Dobra, tu dojechane. I odkręcaj. No jak to wygląda? No, tu spoko, o, tu się przejedziemy jeszcze w tą stronę, tę drugą, ale to już ja zrobię już, nie będę was tu torturował. No jedziemy do końca i kończymy. Co się stało? O, paliwo się skończyło. No i dobra. W takim razie ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Ja sobie pójdę tam dodać paliwka. Ten ciągnik następny, ten drugi. I dokończę sobie tutaj sam. Więc jeśli się podobało, to zostawcie łapka, słupka, komentarza. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.